pomyślicie, jeśli w dyskusji z przyjaciółkami pojawi się hasło Francja? Przyjaciółki Małgorzaty oczywiście mówiły o pięknych polach elizejskich, wieży Eiffla, croissantach, kasztanach na placu Pigalle, ale po chwili rozmowa zeszła na perfumy i kosmetyki. I pojawiła się nazwa Biologique Recherche. Kosmetyki i markę postanowiliśmy sprawdzić więc w estetyce i chirurgii. Od czego zacząć przygodę z Waszą marką? Zapytałam Annę Loman, wyłącznego dystrybutora Biologique Recherche w Polsce. Rzeczywiście trudno jest wybrać spośród ponad 120 kosmetyków te, które są dedykowane dla nas, odpowiedziała pani Anna. Zwłaszcza, że nasza marka nie posiada określonych linii, które nazwalibyśmy w sposób drogeryjny 20, 30, 40 albo 50+. Okazało się, że przed zakupem konsultant marki pomoże nam w doborze kosmetyku do aktualnego stanu naszej skóry. Marka nie ma tutaj kremów czy produktów, które gdzieś są dobierane, jak właśnie mówimy, 20+, 30+. Z tego względu, że każda skóra jest tak naprawdę inna. My nawet nie rozróżniamy skór w sensie typów skóry. Nie mówimy normalna, mieszana, my mówimy o stanach skóry, czyli o tak naprawdę kondycjach, które stany skóry, które dokładnie w danym momencie, tak jak wygląda skóra, do tego dobieramy pielęgnację. To, co pewnie też może, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale tak naprawdę taka kondycja skóry może nam się nawet w ciągu jednego dnia diametralnie zmienić. Zależy to, w jakich warunkach przebywamy, co robimy. Stąd też ten dobór taki indywidualny i stąd nie będziemy tak generalizować, że coś jest 20+, albo 30+. Więc konsultacja, bo żeby powiedzieć coś o kosmetykach, najpierw trzeba je dobrać. Po chwili rozmowy, podczas której powiedziałam, jakie są moje doświadczenia z kosmetykami i jak oceniam swój stan skóry, pani Anna zaproponowała mi na początek trzy kosmetyki z linii Biologique Recherche. Lotion MC110 nr 1, Serum Detient i krem Dermopurifiant. Krem na początku spotkał się z moim stanowczym sprzeciwem. Przecież to jest krem do skóry trądzikowej. Ja wcale nie mam ochoty wysuszać sobie skóry, zareagowałam. A kto tu mówi o wysuszaniu? Zapytała pani Anna. Jak się szybko okazało, krem Dermopurifiant to kosmetyk o działaniu wielokierunkowym, który wspomaga oczyszczanie skóry, przyspiesza jej gojenie, działa przeciwbakteryjnie, reguluje wydzielanie sebum, a także wzmacnia naczynka i zmniejsza obrzęki i zaczerwienienia. Krem Dermopurifiant jest to krem, który, co się czasami wydaje dziwne, kompletnie nie ma w sobie składników matujących. Bardzo często kojarzy nam się ta skóra trądzikowa, która ma podłoże tak naprawdę łojotokowe, czyli się często przedłuszcza, świeci. Więc w wielu preparatach mamy te składniki matujące. Chcemy uniknąć tego świecenia skóry. Częstym błędem pielęgnacyjnym, które popełniają te klienci, próbując właśnie jak najbardziej likwidować świecenie, bardzo mocno wysuszają tą skórę. Natomiast skóra, która ma już założoną tą swoją barierę ochronną i woda tak naprawdę z niej ucieka, ona jest bardzo wysuszona i jedynym sposobem, żeby się obronić sama tak jak potrafi, to jest właśnie produkcja sebum. Jest to trochę takie błędne koło. Z kolei krem Dermopurifiant nie ma, tak jak powiedziałam, żadnych składników matujących, natomiast oprócz tego, że ma składniki, które będą właśnie działały nam antybakteryjnie, przeciwłojotokowo, będą nam odkurczały pory, ma gros składników też między innymi łagodzących i nawilżających. Tutaj będzie i kwas hialuronowy, i wyciąg z jedwabiu, który też będzie wygładzał skórę. Stąd jakby jest to działanie, to co też powiedziałyśmy wcześniej, że to działanie właśnie nie jest takie wielokierunkowe. Podczas stosowania różnych kremów wielokrotnie zdarzały mi się reakcje uczuleniowe, a bywało i tak, że pojawiały się niedoskonałości, które byłam zmuszona tuszować makijażem. Zmiana kremu na krem Dermopurifiant spowodowała, że moja skóra nie tylko stała się gładka i nawilżona, ale także zniknęły problemy w postaci uczuleń i niedoskonałości. Zaletą tego kremu jest taki dobór składników anti-aging, który pozwala uniknąć nasilania się zmian trądzikowych, ale jednocześnie nie wysusza skóry. Zachowuje właściwości silnie nawilżające i wygładzające. Skóra po pewnym czasie używania kremu wyraźnie staje się młodsza i jędrniejsza. I tu pewnie pojawi się pytanie, co oznacza pewien czas. Niespodzianka. Krem jest bardzo wydajny, nie używamy go wiele i jedno opakowanie wystarczy na długo. Co sprawia, że ten krem działa tak dobrze? Odpowiedź jest prosta. Duża ilość składników aktywnych, które ogólnie podzielić możemy na 6 grup.
mikrozbłuszczające, między innymi wyciąg z wiązówki błotnej, oczyszczające, między innymi wyciągi z tymianku i drożdży, seboregulujące, między innymi witamina B3 i wyciąg z łopianu, obkurczające pory, między innymi wyciągi z dziurawca i krwawnika, nawilżające i regenerujące, między innymi witamina C i kwas hialuronowy oraz przeciwzapalne, między innymi wyciąg z arniki. Skoro skóra jest już nawilżona, wygładzona, odżywiona, czas na podkład. A ja nie lubię wiosną i latem używać ciężkich podkładów i w miarę możliwości stawiam na lekkie formuły zapewniające dodatkową pielęgnację skóry. Serum Detaint sprawdza się w tym przypadku doskonale. Jest to połączenie pielęgnującego serum z efektem kryjącym. Co ważne, stopień krycia w jego przypadku, co nie jest normą wśród kosmetyków, zależy od ilości nałożonego na skórę serum. Można więc bez problemu dostosować je do własnych preferencji. Składniki aktywne tworzą na powierzchni skóry tarczę ochronną, która zabezpiecza przed negatywnym działaniem zanieczyszczeń i wolnych rodników i promieniowaniem UV, także światłem niebieskim i podczerwonym. Serum Detaint to jest jedna z naszych nowości, która bardzo niedawno weszła na rynek polski, na którą zresztą wszyscy bardzo czekaliśmy. Przede wszystkim chciałabym podkreślić, że jest to serum pielęgnacyjne. Nie jest to podkład, ani nawet krem BB. Natomiast rzeczywiście jest to produkt, który ma bardzo intensywne działanie pielęgnacyjne, a dodatkowo ujednolica kolor. Dla kogo jest przeznaczony? Tak naprawdę dla każdego, dla każdej osoby, która by chciała stosować produkt, który będzie pielęgnował skórę, bardzo mocno nawilżał długotrwale, a z drugiej strony też właśnie dodać tej skórze koloru delikatnego, ujednolicić ją tak, żeby wyglądała promiennie świeżo. Serum Detaint nie zawiera silikonów i zapewnia długotrwałe działanie nawilżające. Nie pozostawia na skórze tłustego filmu i jej nie obciąża. Doskonale stapia się ze skórą i znów jest bardzo wydajne, a to kolejny plus dla Biologiku Recherche. Składniki aktywne podzielić tu możemy na dwa rodzaje. Nawilżające, m.in. olej z opuncji i ochronne, jak polisacharydy i wyciąg z krzewu motylego. Jeszcze coś ważnego. Serum dostępne jest w 5 odcieniach. Ja używałam 2, która na początku wydawała mi się nieco za jasna. Na początku, znaczy do pierwszego użycia. Nie warto sugerować się zdjęciem i lepiej wybrać nieco jaśniejszą wersję tego kosmetyku, oczywiście w porównaniu do tego, jak oceniamy odcień naszej skóry. Zmarszczki. Zmora wyobrażenia o sobie, gdy patrzymy w lustro. Która z pań podczas porannej pielęgnacji nie znajduje ich na swojej twarzy nawet wtedy, gdy wszyscy wokół zapewniają, że nic nie widzą? Mgiełka Lotion MC110 nr 1 przychodzi z natychmiastową pomocą. Tylko uwaga, bo to nie jest kosmetyk naprawczy do użycia 5 minut przed wyjściem na ważne spotkanie, choć i tak zdarzyło mi się użyć mgiełki. A jak działa? Wypełnia cienkie linie i zmarszczki. Sprawdziłam, to nie jest chwyt reklamowy. Dzięki czemu uzyskujemy bezzmarszczkowy efekt odmłodzenia. Lotion MC110 to rzeczywiście jeden z takich naszych bestsellerów. Jeżeli chodzi o trądzik, a w tym wieku już bardziej dojrzałem, to też jest kwestia tego, że środowisko, w którym teraz żyjemy, sposób tak naprawdę naszego życia powoduje to, że ten trądzik gdzieś tam się pojawia. To są zanieczyszczenia, to jest stres, więc rzeczywiście jest coraz więcej osób, które już w wieku dojrzalszym potrafią mieć właśnie takie nawroty trądzikowe, albo ten trądzik w ogóle się pojawia. Lotion MC110 jest produktem, który bazuje na kwasie mlekowym, witaminie B3 oraz wyciągu z planktonu. Stąd rzeczywiście w przypadku może nie takiego aktywnego bardzo trądziku, powiedziałabym, że w takich zmian mocno zaskórnikowych, zaskórników również zamkniętych, czy takich trądziku krostkowego, grudkowego, bardzo dobrze się sprawdzi. Też między innymi ze względu na obecność witaminy B3. Z kolei, tak jak już wspomniałam, kwas mlekowy będzie tam działał tak jak kwas hialuronowy, czyli z jednej strony będzie nawilżał skórę, a z drugiej strony będzie też zatrzymywał tą wodę w głębi skóry, ale też wypełniał zmarszczki. Dlatego doskonale sprawdza się w przypadku skóry, która z jednej strony potrzebuje pielęgnacji przeciwtrądzikowej, z drugiej działania anti-aging. Pamiętajmy też o tym, że Biologiku Recherche to marka wielokrotnie nagradzana, stworzona przez ekspertów, biologa i fizjoterapeutkę. Marka, o której mówi się, że jest marką biologiczną. Ona powstała w latach 60., tak naprawdę 70. To były pierwsze produkty, które gdzieś pojawiły się na rynku francuskim. Jest to marka, którą stworzył biolog. On stworzył jakby wszystkie formuły,
opracował te formuły i czerpał tak naprawdę z natury, czyli z tego, co nas otacza i tak naprawdę z tego, co on najbardziej znał, czyli z tego świata też botanicznego, z tych najprostszych czasami wyciągów roślinnych, które są nam też do tej pory dobrze znane, a które mają naprawdę świetne właściwości pielęgnacyjne. Stąd mówimy o marce tak naprawdę biologicznej. Tutaj też można nawiązać też do biologii, do całego naszego ciała, ponieważ drugą osobą, która jakby też stworzyła markę, ale z innej strony jest fizjoterapeutka, to było małżeństwo, to był Iwan i Josette Alusz. I pani Alusz stworzyła wszystkie nasze techniki masażu. Ona pracując długie lata w szpitalu miała okazję tak naprawdę poznać i całą budowę ciała, mięśnie. Stąd też te masaże, które my proponujemy w gabinetach, są bardzo skuteczne. To co mogę powiedzieć Wam na koniec? Sprawdziłam, używam i będę używać dalej.